Myszszak, wiele! Zagrożony wyginięciem myszczow, wiele! Najmniejszy przeług świata, myszko, Cześć, zapraszam Was na kolejne przygotowanie z matematyki. Dzisiaj dzień trzeci. Porozmawiamy o procentach. No i mamy znowu kilka zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zacznijmy tradycyjnie od zadania pierwszego. W zadaniu pierwszym mamy taką oto treść. W kwietniu sprzedano 60 opakowań lodów, a w maju 150 opakowań lodów. O ile procent sprzedaż lodów była wyższa w maju niż w kwietniu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No, i tutaj mamy podpowiedź do tego zadania znowu przygotowaną, natomiast tym razem może ja z niej nie skorzystam, albo przynajmniej skorzystam w pewnym ograniczonym stopniu. Przede wszystkim zapiszmy sobie, co nam podali. Powiedzieli nam, że 60 opakowań sprzedali w kwietniu, natomiast 150 opakowań zostało sprzedanych w maju. No i pytają nas się, o ile procent sprzedaż lodów była wyższa w maju niż w kwietniu. Najłatwiej to zadanie policzyć jest z proporcji. Ja tak też uczynię. Napiszę sobie, że 60 opakowań to było 100%. Czyli w kwietniu sprzedano 60 opakowań, i to stanowiło 100% produkcji, 100% wszystkich sprzedanych opakowań. Natomiast w maju Sprzedano już tych opakowań 150 i nie wiemy, ile jest to procent. I takie proporcje rozwiązuje się w taki sposób, że bierzemy sobie, wymnażamy na skos to z tym, a to z tym. I tak też sobie uczynię. Natomiast te dwie pogrubione linie to będą moim znakiem równa się. I zobaczcie, to się robi bardzo prosto teraz, bo wystarczy napisać tak: 60 razy x. Teraz ten znaczek, czyli równa się i na końcu 150 razy 100. Ja teraz celowo nie będę wymnażał 150 razy 100, tylko od razu zauważę, że z tej strony mam 60x i będę musiał się upozbyć tej 60, żeby policzyć właśnie tego x. Więc obustronnie tym razem podzielę przez 60 i będę miał tak. Z tej strony 60 się zredukuje, ewentualnie możemy jeszcze napisać że to jest 60 razy x przez 60, dlatego to się mówi, że to jest dzielenie obustronne. I z drugiej strony też na 60. Z tej strony 60 się redukują, zostaje sam x, a z drugiej strony zostaje 150 razy 100 dzielone przez 60. Ja może sobie teraz skrócę to 0 z tym 0, co by było łatwiej. Skrócę sobie też 6 z 15 przez 3. Czyli 6 na 3 to 2, 15 na 3 to 5. I jeszcze sobie skrócę dwójkę z setką przez 2. Tu zostaje 1, tu 50. No i wychodzi mi 5 razy 50. 5 razy 50 to jest 250. Kto chce, może sobie policzyć na boku i zobaczyć, czy też tak wyjdzie. Oczywiście x był po prawej stronie tej proporcji, więc on również powinien wyrażać się w procentach, więc wynik wyszedł nam w procentach. Natomiast to nie jest właściwa odpowiedź, więc nie zaznaczymy odpowiedzi A z prostej przyczyny, bo nie pytają, ile teraz procent ma sprzedaż, tylko pytają, o ile procent była wyższa sprzedaż. Skoro w kwietniu sprzedaż stanowiła 100%, a w maju sprzedaż stanowiła 250%, to wzrost wynosi ile dokładnie? No, żeby policzyć ten wzrost, to wystarczy od 250% odjąć 100% i nam wyjdzie oczywiście 150%. I to jest wynik, czyli możemy jeszcze napisać odpowiedź. Sprzedaż wzrosła o 150% i to jest koniec przykładu. Zaznaczymy odpowiedź B jako tą właściwą zadanie drugie. W zadaniu drugim mamy napisane, że właściciel sklepu sprzedając pewien towar po 75 zł za sztukę zarabia 2% tej kwoty. No i trzeba dowiedzieć się, ile sztuk tego towaru musi sprzedać, aby zarobić 300 zł. Wybrać trzeba oczywiście właściwą odpowiedź. Więc co zrobimy sobie? Skoro zarabia 2% z 75 zł, to wystarczy napisać takie obliczenie. 2% z 75 zł. I to trzeba wymnożyć. Oczywiście procenty, 2%, zamienimy sobie na ułamek zwykły, że to jest dwie setne i wymnożę razy 75 złotych. Co dalej? No dalej wypadałoby skrócić, więc ja może sobie skrócę dwójkę z setką, będzie 1,50 i jeszcze mogę sobie skrócić 50 z 75. Przez ile? Przez 5 na przykład. Czyli tu zostanie 10, a 75 pięć na 5 pięć, to jest 15. Czyli wynik wyjdzie nam 1 razy 15, to jest na górze, czyli 15, a na dole w mianowniku 10. Złotego. I do całości bierzemy, wyjdzie 1,5 zł, czyli zarabia złotych 50, można też tak powiedzieć. No i nas pytają jeszcze, ile sztuk musi sprzedać, żeby zarobić 300 zł. To co ja policzyłem, to jest zarobek tylko i wyłącznie na jednym towarze. Więc teraz żeby się dowiedzieć ile towarów trzeba sprzedać, żeby zarobić te 300 zł, to najłatwiejsza metoda to jest 300 zł podzielić właśnie na 1,5 zł, czyli ile zarabia na pojedynczym towarze i wynik to będzie właśnie ilość towarów, które musi sprzedać, aby zarobić te 300 zł. Obliczenie bez kalkulatora może wyglądać trochę trudno, ale jeżeli zamienimy sobie mianownik tego ułamka na ułamek e, niewłaściwy, czyli zapiszemy, że to jest 15, to jest o wiele łatwiej e, policzyć ten przykład, bo dalej sobie zamienimy 300 razy. 10 15, czyli mnożymy przez odwrotność mianownika. I jeszcze możemy sobie skrócić na przykład dziesiątkę z 15 przez 5, tu zostanie 2, tu 3. A tą trójkę skrócić sobie z trzysetką, tu zostanie 100. I będziemy mieli tu 1 i będziemy mieli 200 sztuk. I to jest koniec przykładu. Musi sprzedać 200 sztuk, aby zarobić te 300 zł, o które pytają w zadaniu, więc jest tutaj odpowiedź C. I myślę, że to tyle. Możemy przejść do kolejnego przykładu. Zadanie trzecie. W pewnej klasie przeprowadzono ankietę na temat liczby rodzeństwa uczniów tej klasy. Wszyscy uczniowie tej klasy wypełnili ankietę. Okazało się, że 44% liczby uczniów ma siostrę, 72% brata, a czterech uczniów ma siostrę i brata. Każdy uczeń tej klasy ma rodzeństwo. No, i trzeba teraz znowu wskazać zdanie fałszywe i prawdziwe. Brata i siostrę ma 16% liczby uczniów tej klasy. Jak to zrobić? Można to zrobić po prostu coś tam dodając, odejmując i wyjdzie wynik. Natomiast ja tutaj jeszcze coś rozrysuję, żeby może łatwiej Wam było mm, zrozumieć, jakie działania matematyczne będę wykonywał. Zobaczcie, zrobię sobie taki okrągły grafik, w którym Wezmę sobie, zaznaczę, że to jest 44% uczniów klasy. 44% to jest prawie 50%, nie? Czyli załóżmy tyle. To jest 44%. Będzie Wam łatwiej, myślę, zrozumieć, jak zrobię w ten sposób. I to są osoby, które mają siostrę, natomiast 72% tej klasy będzie posiadało brata, więc od tego miejsca Graficznie będzie rosło o 72% i niestety będzie musiało przekroczyć yy, ten element. I to będzie nasze 72%. A dlaczego musi przekroczyć? Bo całe koło ma 100%, a 72 i 44 to jest ponad 100%, więc. Część od 72%, tak jakby musi być poza zakresem, musi tak jakby wejść na ten element niebieski. Więc ja tu sobie też zaznaczę, że tu jest 72%. Oczywiście tu też jest 72%. I dopiero teraz możecie coś zobaczyć fajnego, że tutaj ten element składa się. Na miejsce, w którym występują i siostry, i bracia. A skoro występują w tym elemencie siostry i bracia, to wydaje mi się, że ten element nie jest już jakoś szczególnie trudno policzyć. Bo wystarczy w mojej ocenie dodać 44% do 72%, a wiemy, że całe koło stanowi 100%, więc od ten wynik, sumę. Tych 2% odjąć 100 odjąć 100% da nam wynik tych sióstr i braci. Więc obliczymy sobie, że 72%, to co powiedziałem, dodam do 44%. I od tego wyniku mam odjąć 100% i to będzie procent uczniów, którzy posiadają siostrę i brata. Więc 72% dodać 44% to jest 116%. I dopiero teraz odejmuję 100% i wychodzi 16%. Jak się okazuje, jest to odpowiedź prawdziwa, więc zaznaczymy P. Dalej mamy napisane, że ankietę wypełniło 25 uczniów. Jak to rozwiązać? W mojej ocenie bardzo łatwo będzie to znowu zrobić z proporcji. Skoro wiemy, że 4 uczniów ma siostrę i brata, a oni stanowią 16% klasy, to możemy zapisać to tak. 4. 4 uczniów to jest 16% klasy, a X uczniów, nie wiemy, ile tych uczniów jest, to wiemy, że 100% jest w klasie uczniów, czyli wszyscy uczniowie to będzie 100%, 4 uczniów to jest 16%. I znowu mnożymy sobie nasko 100 razy to i to razy to, czyli x razy 16 to jest 16x jest równy 4 razy 100 to jest. 400 podzielę sobie znowu obustronnie przez 16, co by pozbyć się 16 przy X, która stoi i będę miał 16. x równa się 400 na 16. Teraz mogę sobie skrócić jeszcze 16 z 400 przez 4 skracam. Tu będzie 4, tu będzie 100, bo 400 na 4 to 100 i będę miał 104. A 104 jeżeli jeszcze raz skrócę, to wyjdzie mi 25. Więc widzimy, że ankietę faktycznie wypełniało 25 uczniów. I to jest zadanie trzecie policzone. Zadanie czwarte. W zadaniu czwartym mamy podpowiedziane, że długość boku kwadratu ABCD zwiększono o 12% i otrzymano kwadrat PRST. Może narysujmy sobie te dwa kwadraty jakoś tak na oko. Tu jest kwadrat ABCD. I kwadrat większy od niego, P R S T. No, i co powiedzieli? Powiedzieli, że o 12% zwiększono mm, ten drugi kwadrat, więc co ja bym mógł powiedzieć? Że bok tego kwadratu niech wynosi x, bo go nie znamy, czyli tu jest x, tu jest x, tu jest x i tu jest x, a bok tego kwadratu jest o 12% większy. No to można powiedzieć sobie tak, x. To jest 100%. Zgadzacie się? No a teraz. Bo to jest jakiś pierwotny bok i on stanowi 100%. I skoro ten tutaj bok zwiększono o 12%, to ile teraz jego jest procent? No skoro na początku było 100%, a zwiększono go o 12%, to oczywiście musi być 112%, więc można by wykonać takie obliczenie. 100% plus 12% równa się 112%. Wygodniej nam będzie to zapisać sobie w postaci ułamka zwykłego, od razu powiem. Czyli to będzie 112 setnych, albo nawet zamiast ułamka zwykłego, to może w postaci ułamka dziesiętnego. No to w postaci ułamka dziesiętnego przesuwamy przecinek w tej liczbie o 2 w lewo, ponieważ dzielimy na 100, a 100 ma. E 2,0 więc wtedy się przesuwa o 2 w lewo przecinek, czyli będzie 1,12. I po co mi to było? Bo teraz, skoro ten nowy bok ma tyle, tak jakby procenta zapisanego w ułamkach, no to tu możemy sobie teraz ten 1,1,12x napisać, 1,1,12x napisać i tak samo tu. I tak samo tu. I co dalej? No dalej, musimy dowiedzieć się, o ile obwód tego y, drugiego kwadratu jest większy od obwodu pierwszego. No to sobie może policzmy te obwody. OB1, czyli tego pierwszego małego kwadratu, to będzie x plus x plus x i jeszcze plus x. Ile to wyjdzie? 4x. A obwód tego dużego kwadratu, czyli obwód 2, to będzie 1,12x plus 1, 12x, plus 1, 12x i jeszcze raz plus 1, 12x. I z tego wyjdzie nam 448 48x. Więc możemy powiedzieć, że obwód większego kwadratu od obwodu mniejszego kwadratu jest większy o dokładnie 0,48x. X Natomiast nas pytali, o ile procent jest większy. No i teraz, żeby dowiedzieć się, o ile procent jest większy, to możemy skorzystać z takiej informacji, z takiego obliczenia, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Robi się to w ten sposób, że my chcemy dowiedzieć się, jakim, proc jakim procentem boku 4x jest ta różnica tych dwóch boków, więc pisze się to w następujący sposób: 0,48x. Dzielimy przez 4x i mnożymy razy 100%. Tak się uliczy procent. I co z tego wyjdzie? No, przede wszystkim xy się tu redukują, więc ich nie ma. A dalej będziemy mieli 0,48 przez 4 razy 100%. Co dalej? No dalej, więc będę sobie skracał. 48 na 4 to jest w mojej ocenie 12. Czyli będę miał 0,12 razy 100%. A 0,12 razy 100% to jest po prostu 12%. Więc odpowiedź do tego zadania jest to odpowiedź B. Możemy przejść do zadania piątego, tylko nie wiem, czy mi się tutaj ono zmieści. Zadanie piąte tutaj sobie zacznijmy. Powiedzieli nam tak. Uczniowie klasy siódmej wybierali przewodniczącego swojej klasy. Było dwoje kandydatów, Ania i Bartek, każdy z uczniów oddał jeden ważny głos. Ania uzyskała 56,25% wszystkich głosów, pokonując Bartka czterema głosami. Ilu uczniów wzięło udział w głosowaniu? Zapisz obliczenia. No to możemy powiedzieć, że skoro Ania uzyskała tych głosów ile? 56,25, to żeby dowiedzieć się, ile uzyskał głosów Bartek, no to wystarczy od 100%. Odjąć te 56,25. I jeżeli odejmę, to mi powinno wyjść 43,75%. Ja to policzyłem w pamięci, natomiast jeżeli ktoś nie jest w stanie tego w pamięci obliczyć, to zawsze może sobie obliczyć to pod kreską. Zapisać sobie setkę i od tej setki odjąć 56. 25. Aby to zrobić, to tutaj do tej setki muszę dopisać dwa zera i dopiero odejmuję. Od zera piątki odjąć nie można, więc muszę mieć tutaj dziesiątkę, czyli muszę pożyczyć z tego zera, czyli tu będzie dziewiątka, tu będzie znowu z zera nie mogłem, czyli tu będzie dziewiątka i tu znowu z zera nie mogłem, czyli tu dziewiątka, a tutaj już nie będzie jedynki, bo się wykasowała. I teraz już mogę odejmować dziesiątkę! Odjąć od piątki, no to to jest oczywiście 5. Dziewiątkę odjąć od dwójki, to jest 7. Przecinek przepisuje. Dziewiątkę odjąć od szóstki, to jest 3 i dziewiątkę odjąć od piątki, 4. Czyli wychodzi właśnie 43,75, które tutaj zapisałem. Czyli wiemy już ile głosów, ile procent głosów uzyskała Ania i ile procent głosów uzyskał Bartek. Wiemy też, że Ania pokonała Bartka czterema głosami. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że aby policzyć to zadanie do końca, to musimy znać jeszcze różnicę procentową pomiędzy Anią i Bartkiem, więc ja tą różnicę teraz jeszcze sobie policzę. Różnicę w procentach, czyli może jakoś sobie określę C, to będzie 56,25%, odjąć 43 75%. Po co mi ta różnica? Bo znając tą różnicę, to będę wiedział, że na przykład te cztery głosy różnicy między nimi, którymi wygrała Ania, to jest ilość procent w, z tego obliczenia. Więc teraz sobie odejmę to znowu może gdzieś na boku w tym miejscu 56 25 odjąć 43 75 odejmuję, tutaj 0 wyjdzie, od dwójki siódemki się nie da, czyli od dwunastki będzie trzeba. Skoro od dwunastki, to tu piątka musi zostać, czyli 12 minus 7 to jest 5, dalej 5 minus 3 to jest 2 i 1, czyli 12,5 wyszło procenta. I wiemy teraz właśnie, że te 4 głosy to stanowi te 12,5%. Więc teraz nic prostszego, wystarczy skorzystać z proporcji i zakończyć zadanie. Skorzystam z proporcji i zapiszę, że 4 głosy to stanowi dokładnie 12,5%. Natomiast nie wiem, ile głosów zostało oddanych, ale wiem, że powinny stanowić 100%. I mnożę sobie na skos, tak jak mnożyłem do tej pory, będę miał 12,5. x jest równe 400. Co dalej? No dalej, będę dzielił sobie przez te 12,5. Czyli będę miał dalej x jest równe 400 na 12. ,5. 12,5 sobie zapiszę w postaci ułamka e, z, e, zwykłego, czyli 125, i teraz główną kreskę ułamkową, czyli to, zamienię sobie na znak dzielenia, czyli 400 razy odwrotność od razu 10,125. Teraz wypadałoby sobie może tutaj poskracać troszkę.

To jeszcze mogę sobie raz skrócić. Piątkę z osiemdziesiątką. Piątkę z osiemdziesiątką również przez pięć da się skrócić, czyli wyjdzie jeden, a osiemdziesiąt na pięć, no to nie wiem ile jest, ale wydaje mi się, że koło szesnastu. I teraz już mam wynik końcowy, który mogę zapisać, że będzie szesnaście razy dwa, a szesnaście razy dwa to jest trzydzieści dwa, czyli w klasie było trzydzieści dwie osoby. Możemy jeszcze zapisać odpowiedź, że w klasie było 32 osoby, ale tego robił nie będę, co by czasu nie marnować. Możemy przejść do kolejnego zadania. Szóstego. W zadaniu szóstym sprzedawca rozważa dwie opcje obniżki ceny pewnego towaru. Która obniżka jest większa? Od razu o 45%, czy najpierw o 25%, a następnie ponownie o 20%. Odpowiedź uzasadnij i zapisz obliczenia. No to zapiszmy sobie zadanie szóste. W zadaniu szóstym, x niech będzie cena towaru. I co chcemy zrobić? No, chcemy obniżyć tą cenę o 45%. Więc, jak ona miała na początku 100% i chcemy ją obniżyć o 45%, to z tego. Towaru zostanie tylko 55% ceny początkowej, więc możemy napisać, że za pierwszym razem, gdy obniżymy o 45%, to cena towaru końcowego to będzie 55% x. Natomiast e, za drugim razem chcemy zrobić dwie obniżki, więc na samym początku chcę obniżyć cenę towaru o 25%, czyli będę miał 100%, odejmę 25%, to mi oczywiście wyjdzie 75%. Zapiszmy to. Czyli cenę tutaj uzyskamy 75% x, ale wiemy, że to tylko jedna z obniżek. My chcemy jeszcze raz obniżyć tą cenę towaru, więc weźmy ją w nawias i znowu obniżajmy. Tylko, że teraz trzeba pamiętać, że tutaj nie będziemy odejmować od 75 20, tylko traktujemy ten cały jako 100%, 100% nowej ceny. Więc znowu będziemy brali 100% minus tym razem 20%, bo o tyle chcemy obniżyć, to wyjdzie 80%. Czyli muszę to jeszcze wymnożyć razy 80%, i to jest dopiero podwójna obniżka towaru za drugim razem. Więc to niestety jeszcze trzeba sobie obliczyć i porównać do tej pierwszej obniżki, co tutaj wyszło 55%. Żeby sobie porównać, no to zapiszmy sobie przede wszystkim w ułamkach zwykłych to wszystko, te procenty, czyli 75. Setnych. Tą 80 przepiszę od razu tutaj, ponieważ mnożenie jest przemienne 80 setnych i na końcu x. W 80 mogę sobie 0 skrócić i w setce 0 skrócić i dalej mogę sobie powymnażać. Więc wezmę sobie, napiszę, że 75 będę mnożył razy 8, bo licznik razy licznik będę mnożył, mianownik razy mianownik. Teoretycznie mogłem tutaj skracać, ale powiem Wam, na chwilę obecną nie, nie ma to sensu. Więc będę sobie w ten sposób to liczył e, 8 razy 5, 40 04 dalej 7 razy 8, 56 plus 4, 60, więc wychodzi nam na górze 600, a na dole 1000 x. Co jeszcze mogę zrobić sobie? Zaraz skrócić przynajmniej po jednym i wyjdzie nam 60x. A teraz, żeby sobie łatwo porównać, to te 60 setnych zamienię sobie z powrotem na procent. To jest 60%. X. I teraz już mogę sobie porównać ten wynik z tym wynikiem. No to który według Was jest większy? No drugi. A oni nas pytają, która obniżka była większa. Więc skoro za pierwszym razem zostało tylko 55% ceny pierwotnej towaru, a za drugim razem zostało 60% tej pierwotnej ceny towaru, to widać, że tutaj obniżka była dokonana większa. Więc odpowiedź pierwsza jest właściwa. Możemy uzasadnić, że obniżając od razu o 45% cenę towaru, uzyskamy większą obniżkę niż dwukrotna obniżka najpierw o 25%, a później o 20%. I w ten sposób byśmy zakończyli to zadanie. To wszystko dzisiaj. Cześć.